czasie ćwiczeń można korzystać też z tego, że nasze ręce bardzo dużo mogą. I tutaj, jeżeli siedzicie Państwo, siedzi nasz uczeń na krzesełku na przykład, to jednym z elementów tego treningu może być to, że prosimy o położenie rąk na udach i pomyśleć sobie i wyobrazić sobie przyjemne uczucie ciężaru i ciepła, jakie powstaje na styku pomiędzy dłońmi i udami. Poczuj, jak ciężkie są Twoje dłonie, całe ręce. Oddychaj lekko, równo, spokojnie. Poczuj, jakie to przyjemne uczucie. Twoje ręce są ciężkie, ciepłe, przyjemnie rozluźnione. Pozostań z tym stanem przez dłuższą chwilę. Postaraj się zapamiętać, jak to jest. Temu przyjemnemu uczuciu towarzyszy wrażenie, że Twoje ciało się relaksuje, rozluźnia. Czujesz, że jesteś gotowy do wykonywania wielu różnych zadań, z którymi musisz radzić sobie na co dzień. A wszystko zaczyna się od Twoich rąk. Są przyjemnie ciepłe, rozluźnione. Jeżeli już nacieszysz się tym stanem, to wróć do nas. Weź kilka głębszych oddechów, przeciągnij się, jeśli tego potrzebujesz, i otwórz oczy. I teraz tak, kolejne takie jeszcze trudniejsze zastosowanie tego treningu relaksacyjnego polega na wykorzystaniu tych możliwości, jakie płyną z rozluźniania naszych dłoni. Możemy je wykorzystać, oczywiście najpierw zaczynamy sobie ćwiczyć w domu, potem na treningu w jakiejś takiej bardziej bezpiecznej sytuacji, po to, żeby w sytuacji większego napięcia na meczu móc z tego korzystać. I teraz, jak Państwo myślicie, jaki użytek można zrobić z tego, że czujemy, że nasze dłonie są ciepłe, ciężkie i towarzyszy temu przyjemne uczucie rozluźnienia, o którym to wiemy, że jest pożądane, tak? Bo rozluźnienie oznacza, że jest dobrze, że mogę wykonywać poprawnie ruchy. Przy czym rozluźnienie rozumiemy tutaj nie jako taką senność i takie rozespanie, i tak, że już nam się nic nie chce, tylko jako takie optymalne napięcie, optymalną gotowość. Co ma być napięte, to jest, reszta jest rozluźniona. Czyli jak możemy korzystać z tego, że mamy takie wrażenia z rąk płynące? Masaż twarzy. Tak, możemy na przykład, korzystając z tego wyuczonego wcześniej oczywiście, bo jeśli nie wyuczymy sobie tej reakcji, nie będziemy wiedzieli, co za nią stoi, to nic nam to nie da. Ale jeżeli będziemy mieć pozytywne skojarzenie płynące z ciepła naszych dłoni, wtedy w sytuacji trudnej, kiedy potrzebujemy się szybko uspokoić, możemy na przykład przyłożyć sobie, tak jak to robimy, obie dłonie do twarzy. Tylko oczywiście to zadziała jedynie wtedy, kiedy jest poprzedzone takim treningiem zaczynanym, jak tutaj Państwo robiliście, tak? Możemy przyłożyć ręce do uszu, poczuć to ciepło. Możemy, tak jak to robimy często, objąć się. Oczywiście ludzie robią takie gesty, ale one będą przynosiły to dodatkowe znaczenie tylko i wyłącznie wtedy, jeżeli poprzedzimy je takim treningiem, jeżeli będziemy mieli wyuczone wcześniej te reakcje rozluźnienia, napinania i będziemy wiedzieli, że to nam daje większe wyciszenie, większy spokój i możliwość lepszego, precyzyjniejszego wykonywania ruchów. Również możemy, jeżeli siedzimy na treningu czy gdziekolwiek indziej, położyć sobie po prostu dłonie na udach, tak jak to często robimy, i też będzie to sygnał, który wyzwala taką reakcję wyciszającą, ale tak jak mówię, podkreślam, to ma szansę zadziałać tylko i wyłącznie wtedy, jeżeli poprzedzimy to takimi właśnie ćwiczeniami. Po przyjściu do domu, czy przed snem najlepiej, można poświęcić 10-15 minut czasu na to, żeby wykonać sobie te ćwiczenia w celu
lepszego, łatwiejszego zasypiania i większej regeneracji organizmu, czyli robimy to przed snem. Można takie ćwiczenia robić, jeżeli nasz uczeń jest zestresowany w szkole, na przykład przed lekcją. Ma być jakaś klasówka, uczeń już siedzi na swoim krzesełku, może spróbować przyjrzeć się swojemu ciału, tak jak to Państwo robiliście, i sprawdzić oczyma wyobraźni, czy ma napięte, rozluźnione mięśnie, rąk, twarzy, głowy, pleców, brzucha, nóg. Tak? I jeżeli stwierdzi, że gdzieś są jakieś napięcia, to może je rozluźnić, po to, żeby lepiej się poczuć. Kiedy na przykład wykonujemy ćwiczenia i czekamy na swoją kolejkę pod siatką, przed nami jest jeszcze 4 czy 5 osób, stoimy, czasem w tym czasie się po prostu gada, a można przeznaczyć go na to, żeby spróbować się rozluźnić, po to, żeby to ćwiczenie, które mamy wykonać za chwilę, mogło być zrobione optymalnie i precyzyjnie, tak? Bo jeżeli są spięte mięśnie, wtedy ruchy są nieprecyzyjne, popełniamy więcej błędów. Jeżeli i tak stoję w kolejce, czekam na wykonanie ćwiczenia i to będzie za chwilę albo za dwie, to wtedy zamiast robić cokolwiek, mogę spróbować sprawdzić, w jakiej kondycji, w jakim stanie jest moje ciało. I na boisku sprowadza się to do tego, że szybko oczyma wyobraźni przeglądamy swoje ciało i sprawdzamy, czy nie jesteśmy zbyt mocno napięci. Wtedy tak. Ale jeżeli zaczniemy nagle tam rozluźniać wszystko po kolei, napinać, to oczywiście to nie miejsce i nie czas na takie działania. Trening relaksacyjny wykonujemy po to, żeby łatwiej osiągać stan odprężenia w sytuacji, kiedy jesteśmy zestresowani. Jest to wstęp do kolejnych elementów treningu psychologicznego. Jest to coś, co pozwala zwiększyć świadomość swojego ciała i wykonywać poprawniej ruchy, które i tak musimy wykonać. Jest to coś, co pozwala uzyskać optymalną gotowość na boisku, kiedy sytuacja tego wymaga. I jest to coś, co pozwala na boisku, jeżeli już pojawi się jakieś napięcie, jakaś sytuacja wymagająca dla nas, doprowadzić się szybciutko do porządku, ale to tylko i wyłącznie wtedy, kiedy wcześniej w bezpiecznych, spokojnych warunkach sobie to przećwiczymy. Więc takie są korzyści z tego treningu. Robimy go najpierw zaczynając w warunkach spokojnych, komfortowych, leżąc sobie we własnym domu, we własnym łóżku, korzystając z gotowej instrukcji bądź z nagrania w formie MP3, gdzie jest jeszcze dodatkowo muzyka. Jeżeli już poczujemy, na czym polega różnica pomiędzy napiętymi, rozluźnionymi mięśniami, wtedy możemy opuścić nasze bezpieczne miejsce i wykonywać te ćwiczenia poza swoim pokojem. Możemy próbować uzyskać taki optymalny stan w swoim domu, w pokoju, w kuchni, czekając na obiad. Potem próbujemy w autobusie, tramwaju, na przerwie w szkole, po to, żeby ostatecznie po przynajmniej kilkunastu tygodniach treningu takiego prawdziwego móc skorzystać z tego na boisku. Żeby te ćwiczenia się udały, muszą być wykonywane systematycznie, z przekonaniem.